i witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Race Drive Grid. Jak widzicie, znowu następny dzień i odcinek. Jeju, nowość jakaś u mnie na kanale. Tak, oto nowość, nagrywam leciutko na wyrost. Tak jak mówiłem na poprzednim odcinku, udało mi się ukończyć, że będę poza kamerą kończył Freestyle Drift. Udało mi się. Na Facebooku chyba macie zdjęcie z masywnego wyniku, mam nadzieję, że wam się spodobał. A, teraz lecimy protocz. Ja tak mówię. Nie mówcie się, nie martwcie się o moją wymowę, nie, spoko. Ała. O, jedna trasa, dobra. Historia jeszcze 0, race info, właśnie 4. A, dwa samochody, albo Skyline, albo Dodge. Bieram Dodge'a, bo dawno już nie jeździliśmy Dodge'em. Chyba. No, dawno nie jeździliśmy. No, wczoraj. Tak, widzieliście. O nie wie! No nie! Dlaczego z nim? O. Kamerkę zmieniamy. Dlaczego akurat z moim ukochanym Gianni Fazio mam jechać? A właśnie, muszę. Jak zauważyliście, może. Jeszcze. O, no dobra, może. Teraz to już się przyrysałem, ale mam takie wyblakłe elementy. No Jezu, jedź normalnie, nie klej się. Wyblakłe elementy na farbie. To jest pozostałości po zniszczeniach. Więc będę musiał po prostu samochód umyć. Pokażę wam, o co chodzi z tym myciem samochodu. Wow. Mordo. Pokażę wam, o co chodzi z tym myciem. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to jest po prostu jakby odświeżenie koloru. No, do środka wchodzimy. Zium! Po łapach wszystkim przejadę. Zium! A dlaczego akurat z moim teammate'em mam jechać? Przecież ja go zniszczę, ludzie! Przecież ja go zniszczę, no nie wierzę. Sorry, mordo, ale no... Niestety przegrywasz. Niestety teraz idziesz sobie już odpocząć. Ponieważ ja jadę po zwycięstwo. Bo jak ty wygrasz w tym wyścigu... I... Będzie mała różnica czasu. Bo to, jak widzicie, czas zlicza z obydwu wyścigów. Ten, kto ma... mniejszy, ten wygrywa. I gdyby on wygrał, kurczę, no przecież ja bym odpadł. To sorry, ale prawo dżungli, silniejszy wygrywa. Fajnie mi się tak jeździ w kokpicie. Muszę pamiętać, że to nie jest Skyline, żeby nim nie driftować. O, pierwsze miejsce, ładnie. Glancuj, Gianni Fazio odpada. Tak, naliczyło, Gianni Fazio odpada. Ja teraz z Paul Macato. I... O, ciekawy tutaj był pojedynek. Dobra, półfinał. Ojej, sorry, ale... troszeczkę spać mi się chce. Wiem, że nie, to jest takie nieprofesjonalne, wiem. Że na odcinku ziewać i odbierać telefony. Ale sorry was bardzo. Czasami mi się zdarza. No. Czasami mi się zdarza, bo przecież ja jestem tylko człowiekiem, nie mam... Niby mogę wykształcić swoją pamięć na tyle dobrze, żeby pamiętać o wszystkim. Wiesz, to jest żmudne i nudne. Pracochłonne, Jezu Chryste! Dobry jestem. Skałę się obiłem. Skałę? No, ścianę skalną. Ale cały czas na pierwszym miejscu stoję. Gościu miał szansę mnie wyprzedzić, gdyby wjechał po prostu we mnie. Gdyby wjechał z pełną prędkością, no to by wygrał ten wyścig. Bo mnie by mocno poturbował i udałoby mu się pojechać, a ja bym miał większe problemy. Więc przyspieszmy sobie, zobaczmy tą akcję. Ciekawe, czy tak z kamerki będzie dobrze widać.
O, co tutaj chyba? Ło! Śmiesznie dupcią mi zarzuciło. Dobra, Amerykanin został pokonany. Nie, jeszcze. Teraz trzeba jeszcze ostatnią turę. Skyline'y mają to do siebie, że one mają bardzo duże przyspieszenie, dlatego mi tak ucieka. Jezu, jedź, chłopie! Jedź! Wciskaj! Same owoce, wszystko co najlepsze z tego samochodu. Szybko! Boże, jedyny. Jedź! Muszę pamiętać, żeby nie dotknąć gościa. Dobra. Przyciem go. I on mnie stuknął, ale zauważyliście, to była tylko taka pomyłkowa stłuczka, ponieważ nie naliczył mu sekund dodatkowych. Ale mi się język plącze. Nie naliczyło mu sekund dodatkowych, ponieważ nie wyrządził szkód, tylko leciutko się odbił. Gra uznała to za czyste wejście. Dobra, ale mamy finały. No właśnie. Z kim ja to jest? Lionel Spark. Ciekawy wyścig będzie. Jestem ciekaw, jakim samochodem gościu jedzie. Tylko żeby nie Skyline'em, bo to jest już nudne. Let's win this. Okay, my friend. Wygramy to. Widzicie, Skyline jak rusza, to nim tak rzuca go do przodu. A Dodge ma właśnie takie słabsze przyspieszenie niż on, niż Skyline, ale ma mocniejszą prędkość maksymalną. Nawet gdyby na prostej wyprzedził was od razu na samym początku Skyline, to nie bójcie się. Dobrze, jedźcie swoim samochodem, wyciskajcie z niego jak najlepiej, a Skyline zostanie za wami w tyle, wiele metrów. No. Pewnie pamiętacie z poprzednich odcinków prędkość, jaką maksymalną może osiągnąć ten nasz Dodge. Więc wiecie, że to nie są przelewki z tym samochodem. To jest po prostu siła. Kontynuujmy. Udało mi się jakoś chyba szybciej ruszyć? Nie szybciej. Ale gościu miał straty do mnie. Ile tam? 2-3 sekundy? Już nie pamiętam. Nie, w ogóle nie zerknąłem, zacznijmy od tego. Wiecie, jeżeli on mnie wyprzedziłem, miałem na przykład 3 sekundy. On miał 3 sekundy na plusie do mojego czasu. No to mogę maksymalnie 3 sekundy być za nim teraz. O, shit. Ej, ty mordo! Ej, no ja dostałem, za co? To jest nie fair. Naprawdę. Noż! Dobra. No i niestety powtarzamy pierwszy wyścig też, więc zaraz wracam. Dobra. Samochód aż się trzęsie. Gdzie, że tym razem wyjdzie nam. No ten Lionel Spark jest dobry kierowca. Jestem ciekaw, czy udałoby mi się go zatrudnić. Nie dotykaj go, zostaw go. Nie wolno ci go macać. Ale telepie na tej klawiaturze tymi przyciskami. O, i pięknie, udało nam się go wyprzedzić. Śmiesznie tą kierownicą cały czas tak rzucę na wszystkie strony. No. Cały czas gram niestety na klawie. Ale, wiecie, tak przyzwyczaiłem się już. Zresztą. Więc jakoś nie odczułbym pewnie dużą... No może nie, ale jakąś taką średnią, małą różnicę między graniem na klawiaturze a na padzie. No to byłaby taka różnica. Dobra, jest, wygraliśmy. I jest pięknie. Pieniążki są.
Niestety nasz kolega tylko od głównego sponsora jednego pieniążki dostał. No już, będziemy trzecią klasę. No już prawie 2 miliony udało się zebrać. O, mamy trzech nowych sponsorów. Sprawdźmy ich. Słabi. Zostajemy na razie przy tych. A ja zawracam, ponieważ muszę jedną rzecz zrobić. Zawracam. Jestem? Okej. Okay. Nie wiem, co jest grane. Ale ogarnie się to. I ostatni wyścig. Proton. Jakiś śmiesznie się powiedziało. 37500. Skyline. Czy 350. Nie no, w tym przypadku to Skyline. Oczywiście. 350 jest słabsza, naprawdę słabsza. O tą jedną... o to jedno osiągnięcie, ale... zmienia postać rzeczy. Automatycznie. Yuichi Imamura. Groźnie się zapowiada. O, Gieni Facio z 7 pozycji, ja z 12. No czemu by... nie dalej? Ja wiem, że jestem ostatni. Żeby nie było, że wiecie, gadam głupoty. No, ładnie nawet weszliśmy. A sam początek wyścigu jest ważny, bo jak uciekną za bardzo, to będzie słabo. O Jezu, myślałem, że po mojej lewej będzie od razu gianie. On na szczęście przejechał do przodu. Naprawdę? Przewodzi grupą? Yuichi Imamura? Przewodzi? Nie wiedziałem. Siadam stąd. Nie lubię cię. Jin Kudo się wywrócił chyba. O to chodziło. Mordo, jedź, bo... naprawdę? Naprawdę ja ci widzę? Mordo! Dobry jesteś. Ja naprawdę muszę... muszę wyprzedzić go, bo przecież... kurde no... trzymałbym... by mnie i bym go nie wyprzedził w końcu. O nie, zły prognostyk, jak ja jestem czwarty na drugim okrążeniu. Bardzo zły prognostyk. Ale, dobra, jedziemy dalej. Rekord świata. Tym razem mi nie pogratuluje. Szkoda. Ojojoj, muszę się skupić. Jeden wypad. Mam już z głowy jednego. Co mną tak rzuca? Przecież nie mogę zwolnić. Ja cię, Gianni Facio, za mną. Aj! Gdybym tylko tam nie zajechał. Błagam. Błagam, ja chcę go wyprzedzić. Ja chcę go dogonić. Błagam. No, nie zahaczaj o to! Jedź, 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 jedź. Błagam cię. Mordo, ty moja. No, dawaj, 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 dawaj. Nie! Aj! Drugi! Prawie! Prawie! Dobra, 18 punktów mam. Teraz muszę zrobić tak, żeby ten Imamura spadł na ostatnią pozycję. Albo na mniejszą niż trzecią. Bo przez niego hajsu nie dostałem. Ojejo. Musi teraz Imamura, nie wiem, wjadę w niego czy coś. Albo coś z nim zrobię, bo przecież jeżeli on teraz znowu na drugiej pozycji wygra, to będziemy miał 38 punktów i będziemy równo ze mną punktów. O Boże. Dobra, gdzie jest mój teammate? Ostatni. Dobra. No nie wróży za dobrze, bo 0 punktów będzie, ale... ojojoj, spadło się!
Spadło się na 7 pozycję, mordeczko ty moja. Wzięła mi stąd, bo mi szybkę niszczysz. No i teraz strasznie dziwnie się czuję, jak mam tą zniszczoną szybę po swojej prawej. No, zobaczmy jak tam... Hucho, może uda mi się w ten sposób troszeczkę pojeździć. Bo tak cały czas jeżdżę z kokpitu. Może teraz tak troszeczkę. No tak troszeczkę, uwierzcie. Jedziemy, jedziemy, Benz! Ło! Teammate Imamury. Jiro Shinatsu. Chyba. Jak się powinno wypowiadać. Wymawiać, Jezu. Naucz się polskiego, chłopie. No i teraz jakiś Stefan. Stefan Edmondson. No już... Nie wierzę. Nie wierzę w nich. Sio! No, musiał! Musiał! Do jasnej anielki! Muszę zmienić przycisk. Dobra, od razu lepiej. Ale to jest team! Widzę. Dwa czarne samochody. Kurde, no znowu tylnym kołem zahaczyłem. Widzieliście, jak mi miotnęło? Jezu, jak laguje. Czemu tak zwalnia mi wszystko? Dobra, klatki, nie spadajcie teraz, płaknę was. Zniszczyłem już dla was grafikę, ale nie spadajcie. Sio! Wow. Grubo będzie. Dobra, wali mnie już pierwsze miejsce. Grubo, grubo będzie, naprawdę. Ważne, żeby... Tamas... Co kurde? Strezeneczki? Co to za pies jest? To Czech jest jakiś, czy co? Dobra. Uff. Druga pozycja, będę miał 36 punktów. Imamura nie ma tylu, więc wbijam na pierwszą pozycję. Tak. Ej, no, Edmondson też ma 36? Jak on to zrobił, no? Jak? Ej, to jest niemożliwe. Imamura miał 20 punktów, ja miałem 18. Ej, to jest niemożliwe. Poczekajcie, wygrałem? Czy nie? Puchar, wygrałem? Czy nie? No na pierwszym miejscu wygrałem. Zaliczyło mi? 24 hours of Le Mans is a 24 hour race on one of the world's most challenging circuits. Zobaczę tylko oferty. Dobra, ten wyścig Le Mans skipujemy. Za często jest. Dobra, szósty sezon, ale... Tak! Udało się! I takim oto sposobem mamy head to head. Jeden na jeden. Raven West vs. Space Hunter. Stawka o 750 tysięcy. Toge is head-to-head racing on narrow Japanese mountain roads. Midnight Toge events take place at night on open roads. Each race is made up of a single run, and the winner advances in the competition. No. Go to race. Jeden na jeden, w nocy, przy otwartych drogach. To będzie historyczny pojedynek! O nie, jedna tam. Ale jadę w ich samochodzie. No to nic, żadnej różnicy nie daje, uwierzcie mi. Dobra, najcięższy wyścig, jaki może mi spotkać. Bo tym Nissanem nie lubię jeździć. A to jest dłuższa trasa.
dziwnie się czuję jak takie, wiecie? O, wolę już takie. Albo tak, o. Samochód od driftów, a wpada w poślizg? Aż taki. Miejmy nadzieję, że żaden cywilny samochód we mnie nie wjedzie. Cywilny, Jezu. Osobowy, zwykły. Boże, jedyny. Materiał wie, kiedy chce się skończyć. Już mi... Znowu materiał się skończył, 10 minut minęło, kurczę. Aj! I od razu zaczął... Ten, od razu wyłączył nagrywanie. To nie, tutaj powinno się skończyć już. Ale nie tym razem. A nie wiem, czy to są dwa, czy jeden wyścig. No. Ale twardo się tu jeździ. Nie wiem, czy zauważyliście, ale strasznie twardo się jedzie tym samochodem. Nie tak mięciutko, łatwo zakręty wchodzi. To nie ten, to nie taki samochód. Dobra, muszę uważać na samochody zwykłe. Pamiętam, że gdzieś tutaj były. Tak, 3 razy już przechodziłem tą grę i pamiętam, że dziś tutaj pod koniec był. No jak stuknę go, no to wylecę w powietrze. W cudzysłowie oczywiście. Dobra, jedź, 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 mordo, jedź, jedź, jedź! To już zaraz jest koniec. Jadę pod prąd. Uff. Cholera jasna, no. Dobra, tutaj. Screenshoty. O nie, nie ta kamerka. Cofaj. Nie! Nie ta kamerka. To widzicie? Też mam naszą normalną trasę. Ta kamerka. Dobrze. Wow, blisko było. No nie wiem, czy teraz się zmienił kierunek jazdy, czy nie się, czy się jeszcze nie zmienił. Nie zmienił. Znaczy nie, nie zmienił. Cały czas samą stronę, ale muszę jechać. O, mordo, to mi nie wyskocz tak z nienacka, okej? Okay? Będzie przypał. No, koniec wyścigu. Uwaga, że był koniec wyścigu. Koniec wyścigu! Koniec! Tak! Uff. Ale były emocje. Naprawdę. A to jeden wyścig na szczęście tylko. 750 000. No i wygraliśmy takim oto sposobem. Tutaj. Japońska klasa ukończona, odblokowaliśmy. Następną klasę. Ale teraz zajmiemy się Europą. Ale to już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się bardzo podobało. No i chcecie więcej, więc zostawcie łapkę w górę, komentarz, no i subskrypcję. Więc do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!